czajnikowy.pl. Witam Was serdecznie, jesteśmy na kanale czajnikowy.pl i od samego początku szukaliśmy powiązania herbaty z kawą, ponieważ dopiero od niedawna temat kawowy zaczął być u nas realizowany. Dzisiaj jest temat, który bardzo zbliży zarówno dziedzinę kawy, jak i herbaty. Będziemy mówili o espresso, które jest wykonane z rooibosa, więc jeśli potrzebujecie bardzo intensywnego naparu z rooibosa, natomiast nie chcecie się pobudzić dużą ilością kofeiny, to właśnie dzisiaj dla Was jest ten odcinek. Także zapraszam, za chwilę nasi bariści wykonają zarówno espresso, jak i kawę mleczną na bazie właśnie rooibosa, jak i właśnie taki drink, którym będzie również tonik, kostki lodu i na samą górę właśnie to espresso z rooibosa wylane, które stworzy bardzo piękny gradient, żebyśmy w pełnym profilu smakowym mogli sobie ocenić tak naprawdę, jak ten wynalazek się znajduje. Nasi baryści przygotowali nam trzy różne kawy z użyciem właśnie espresso z rooibosa. Mamy kawę mleczną, mamy właśnie ten drink, no i taką formę bardzo skondensowaną, a więc espresso. Spróbujmy sobie teraz każdej z osobna i wydamy krótki werdykt, krótką opinię tak naprawdę, jak to smakuje, czy warto w to zainwestować i czy jest to dobry pomysł dla tych, którzy chcą się napić intensywnego naparu, ale właśnie bez kofeiny i tych, którzy lubią smak rooibosa, więc zamieszajmy sobie może najpierw mleczny napar. Czujemy może latar, ale tutaj chodzi o to, żeby tekstura mleka była jak najbardziej wyrównana. Jest tutaj wyczuwalny smak, ewidentnie rooibosa. Mleko bardzo fajnie podbija właśnie taką gęstość tej tłuszcz i słodycz mleka podbija właśnie ten smak rooibosa. Bardzo fajnie, ciekawie się to komponuje. Spróbujmy teraz też espresso. Tutaj powiem troszeczkę dziwnie. Tu jest więcej takiej delikatnej cierpkości. Nie do końca, szczerze mówiąc, mnie to przekonuje. I dajmy jeszcze jedną szansę akurat temu rozwiązaniu, a więc sięgnijmy po drink z rooibosem i zobaczymy, jak po prostu to smakuje. W zestawieniu z tonikiem, a więc tak samo jak robiliśmy to w ostatnich odcinkach z kawą, niestety rooibos straci w ogóle smak, ale żeby nie być jakoś gołosłownym, sprawdźmy, jak inni ludzie postrzegają to wszystko. Dajmy możliwość spróbowania to po prostu może tym, którym bardziej pasuje smak rooibosa. No może tego pana poproszę. Skosztujmy zatem na espresso. Pachnie intensywnie rooibosem. To nie jest dobre. Ojejku, ale dziwne. W życiu czegoś takiego nie piłem. Ma to smak rooibosa, ale jest kwaśne. Jakieś takie kwaśno-cierpkie, dziwne. Nie spodziewałem się, że rooibos może tak smakować. To mi się nie podoba. Poza tym, no nie, nie. Jakaś taka smoła. To pachnie przyjemniej. To jest miłe i subtelne. Przyjemny smak. Bardzo dobre. Taki rooibosik z nutką mleka, ale fajne jest to wrażenie, które powoduje w ustach. To jest taki gęsty rooibosik. Rooibosik nigdy taki gęsty nie będzie. To jest, kurczę, fajne, naprawdę. Dobry pomysł. No a to... Tu się słabo czuje rooibosa, nie? To smakuje jak rozwodniony tonik. Nie czuję smaku rooibosa, czuję tonik z wodą po prostu. Rooibos gdzieś tam jest w tle. Czuć, że to nie jest po prostu woda, ale nie, to nie. Może więcej red espresso trzeba by dodać. W każdym razie słabe. Ale ogólnie fajne, fajne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Najlepiej zaprezentował nam się ten rooibos właśnie z dodatkiem mleka, więc jest to wtedy bardzo słodkie w smaku, bardzo przyjemne. Jeśli chcecie, zróbcie sobie coś takiego w domu, możecie zmielić swój rooibos, który macie pewnie w szafce, w kuchni, czy gdziekolwiek przygotujecie swój napar, zalać go gorącą wodą, bardzo intensywnie zaparzyć i sprawdzić, jak zaprezentuje się również z mlekiem. Ja zapraszam Was do eksperymentów, zapraszam również do komentowania pod filmikiem, nie tylko tym, ale kolejnymi również. No i do zobaczenia na czajnikowy.pl.